Cześć. Dzisiaj, moi drodzy, odwalę wam lekcję religii. Czy wam się to podoba, czy nie? Więc tak, wydaje się, że świat się zmienia i presja sprostania wymaganiom współczesności jest wystarczająca, no, by się nie cofnąć do czasów, że tak powiem, słusznie minionych, no ale niestety nie w Polsce. Powiem wam tu przykład o lekcji religii w drugim liceum ogólnokształcącym imienia Marii Konopnickiej w Katowicach i innych szkołach na Śląsku, które po prostu szokują. Podobno drugie liceum ogólnokształcące w Katowicach to najpopularniejsze liceum w stolicy Górnego Śląska. Jak dotąd słynęło z wysokiego poziomu nauczania i tolerancji. Jednak to, co wydarzyło się, co się działo w zeszłym tygodniu, powiem wam, że aż trudno uwierzyć. Tematem lekcji religii była prawda i manipulacja. Katechetka pokazała młodzieży prezentację multimedialną. Taka katechetka mówiła między innymi o wyolbrzymianiu korzyści z przystąpienia do Unii Europejskiej, które rzekomo miało wpłynąć na głosowanie, na które miało wpłynąć głosowanie Polaków za akcesją do Unii w 2003 roku. Ale to jest jeszcze mały pikuś. Innym przykładem wyolbrzymiania, zdaniem tej katechetki, ma być opisywanie antysemickich incydentów z udziałem Polaków przy jednoczesnym przemilczeniu, ilu Żydów uratowali. Według katechetki przemilczeniu ma też polegać rakotwórczość antykoncepcji i prześladowanie chrześcijan. Czy też fakt, że syndrom poaborcyjny dotyczy nie tylko chrześcijanek. No, były również przykłady etykiet słownych, które mają poniżać innych w oczach społeczeństwa, na przykład słowo moher w odniesieniu do słuchaczy Radia Maryja. Takich przykładów generalnie można by było mnożyć. I tutaj na przykład katecheci mówią, że homoseksualizm to choroba, którą można leczyć między innymi, tu uwaga, elektrowstrząsami albo wycięciem macicy, a że tampony noszą tylko zboczone dziewczyny, które nie potrafią wytrzymać bez niczego w pochwie. Albo taki przykład, że jeżeli mąż chce seksu, to żona musi się zgodzić. Że plemnik w prezerwatywie to są zamknięte duszyczki, a tabletki antykoncepcyjne zabijają zarodki. To jest naprawdę ułamek tego, co młodzieży, dzieciom ci katecheci wkładają do głów. A to, co z podatnymi młodymi umysłami robi religia i wpajanie w szkołach, czy nawet przez rodziców tych religijnych idiotyzmów, dam wam tutaj przykład pewnej młodej TikTokerki. Ona na swoim profilu na TikToku ma tego typu, nazwijmy to w cudzysłowie, mądrości pełno. No, powiem wam, że dziewczyna ma tak wyprany mózg, że naprawdę szczerze mi jej szkoda. Zresztą posłuchajcie jeden tylko przykład. Ale ja za to oglądałam obrazki z piekła. I było tam jasno namalowane, że to, czego najbardziej dopuszczamy się tutaj na ziemi, czyli na przykład, nie wiem, masturbujemy się, to w piekle te szatany cały czas nas masturbują, tak żeby cały czas byśmy przeżywali przyjemność, ale oczywiście diabelską, czyli miło, niemiłosierny. Tak samo. I
teraz, moi drodzy, to jakby druga część tego filmu. Pewnie mógłby ktoś powiedzieć, że jak się w coś nie wierzy, to powinno być tej osobie to obojętne. Dlaczego więc dana osoba, na przykład ja, wkłada tyle energii w cudzysłowie w walkę z religią? I dlaczego robię takie filmiki jak ten? Powiem tak, powodów jest wiele. Zanim je wymienię, chciałbym wyraźnie zaznaczyć, że każdy ma prawo wierzyć w to, co chce, co mu się podoba, w kogo chce i tak dalej. I tu nie chodzi o krytykę samej wiary, samej w sobie. Na dzień dzisiejszy wierzenia religijne dotyczą nie tylko osób posiadających, że tak powiem, te wierzenia. Skoro więc religia wpływa na ogół społeczeństwa, a tu można chyba powiedzieć na wiele sposobów, to musi się ta religia też liczyć z krytyką. No, a że religie uważają się za wyjęte spod wszelkiej krytyki, to głosy sprzeciwu często kończą się emocjami, wymianą zdań, często obrażaniem. I tutaj chciałbym wam podać kilka powodów, które uwydatniają to, co jest z religią w dzisiejszym wydaniu nie tak. I dlaczego należy się temu generalnie sprzeciwiać? Po pierwsze, religia prowadzi do nadużyć. Czy to nadużycia polityczne, tak jak w Polsce, czy nadużycia seksualne, jak w krajach muzułmańskich, czy pedofilskie, jak w Kościele katolickim. Na całym świecie religia często staje się narzędziem do wykorzystywania innych, zarówno na podstawie legalnie działających religii, jak i sekt, takich jak na przykład Dzieci Boga. Widzimy, że jest całe mnóstwo podłych czynności, które ludzie są w stanie zrobić, wyłącznie pod wpływem indoktrynacji religijnej. Następna sprawa, religia ogranicza wolność w imię tych swoich dogmatów. Tak mi się wydaje, że religia zabija marzenia przez na przykład blokadę in vitro. Skazuje na AIDS przez wrogość do antykoncepcji i odbiera życie przez odmowę do transfuzji krwi. Znane są przecież liczne przypadki, w których pacjenci zmarli przez odmowę transfuzji. Nierzadko to są niewinne dzieci. Od transfuzji to chodzi o Świadków Jehowy, ja tu mówię ogółem jako religię, nie tylko katolicką, dla tych, którzy by tam nie załapali. Jednak mimo to na przykład Świadkowie Jehowy opisują na swojej stronie takie przypadki jako mit. Kolejna sprawa, religia wpływa nie tylko na wierzących. Dzieci w przedszkolach są zabierane do kościołów, a świeckie szkoły państwowe, można powiedzieć, że kipią od krzyży, różańców, modłów itd. Roczny budżet na lekcje religii wynosi tyle, ile suma wszystkich datków ze wszystkich finałów WOŚP-u. Na domiar złego, polska polityka to jeden wielki kościół, tylko że bez koloratek jeszcze. Inna sprawa to to, że religia opiera się na bezpodstawnych wierzeniach. Często mówi się, że warto pielęgnować wiarę, ponieważ przynosi ludziom ukojenie i nadaje sens istnienia. Gdyby jednak ktoś bliski z twojej rodziny wierzył, że jest mężem królowej Elżbiety, to należałoby mu pomóc, czy stwierdzić, że skoro jest szczęśliwy, to powinno się szanować jego urojenia. No, nie jest tak? Kolejną sprawą jest to,
tak popularne obraza uczuć religijnych, czyli religia blokuje krytykę. Wspomniana właśnie obraza uczuć religijnych, czyli artykuł 169 kodeksu karnego, to bardzo nadużywany przepis, jak wiecie, w naszym kraju. Statystyki policyjne wykazują, że w latach 1999 do 2016 wszczęto, i tu uwaga, aż 893 postępowania związane z urażeniami uczuć religijnych osób wierzących. I teraz tak, skoro można krytykować poglądy polityczne, opinie na różne tematy, to dlaczego nie można krytykować religii? Czy ja, nie wiem, powinienem zostać pozbawiony wolności na przykład na 2 lata za napisanie lub powiedzenie inaczej, za nakręcenie tego filmiku, bo na przykład tym filmikiem obraziłem jakąś osobę wierzącą czy jego uczucia religijne? Warto zwrócić uwagę na fakt, że to właśnie takie podejście doprowadziło do rozwinięcia, nie wiem jak to nazwać, abstrakcji, jaką jest islamofobia. I to właśnie dlatego, że ludzie boją się o swoje życie, gdy znajdują odwagę na krytyczne stwierdzenie w kierunku islamu. Kolejna sprawa to to, że religia tworzy tak naprawdę podwójne standardy. Łatwowierność nie jest cnotą nigdzie poza światem religii, czego dowodem są osoby religijne żądające dowodów na nieistnienie Boga, zamiast dostarczyć dowody tak naprawdę na jego istnienie. Jest natomiast jeden sposób, aby osoba wierząca krytycznie spojrzała na religię. Wystarczy, że to będzie po prostu inna religia. Dla tych, może powiem, bardziej religijnych maniaków, religia tak naprawdę usypia ich krytyczne myślenie. Jest naszym obowiązkiem społecznym, aby rozwijać się w osądach tego, co jest prawdziwe, a co nie. Przyzwolenie na coś, czego z założenia nie należy podważać, jest tak naprawdę olbrzymim krokiem w tył na drodze w rozwoju człowieka. Bo jeszcze żadna cywilizacja w historii nie ucierpiała od nadmiaru racjonalnego i krytycznego myślenia. Nie można tego samego powiedzieć o braku tych tak ważnych dla rozwoju elementów. Religia jest wyjęta spod racjonalnej oceny tak naprawdę. Zarówno wierzący, jak i niewierzący nie akceptują przemocy seksualnej względem dzieci. No, każdy normalny, dorosły człowiek nie będzie tego akceptował. Ale jak sami nieraz zauważyliście, kłócimy się przy poruszaniu tematu pedofilii w kościele. Zarówno wierzący, jak i niewierzący nie akceptują wszelkich form braku empatii, ale kłócą się przy poruszaniu tematu moralności. Zarówno wierzący, jak i niewierzący nie chcą, aby instytucje religijne były skupione na władzy i pieniądzach, a tutaj też się kłócimy przy poruszaniu tematów wpływów kościoła katolickiego w polityce, w polskiej polityce szczególnie. Kolejna rzecz to to, że religia dzieli. Od skłóceń rodzinnych po skłócenia państwa religia stanowi tak naprawdę katalizator konfliktów. W każdej religii przypomina się, że Bóg kocha nas tylko nas, a nie ich, tych obcych innych. Każda osoba wierząca jest święcie przekonana, że to właśnie ona ma to szczęście, że wychowano ją zgodnie z zasadami akurat tej religii, która jest prawdziwa, jedyna.
Kolejną sprawą, wydaje mi się niepodważalną, jest to, że religia jest niemoralna. Piekło to nieskończone cierpienie za, nie wiem, skończoną zbrodnię. Sam fakt straszenia dzieci piekłem jest przerażająco nienormalny, a grzech pierworodny to obarczanie winą kogoś, kto tak naprawdę nic nie zrobił, bo jeszcze nie miał kiedy cokolwiek zrobić. Ta cała religia tak trwale zagrzała sobie już miejsce ostatniego bastionu moralności, że przeciętna osoba wierząca nie zastanawia się, czy czułaby się bezpieczna, gdyby sądy i policja rozliczały ludzi na podstawie moralności biblijnej. Religia pokazuje na własnym przykładzie, że moralność uniwersalna nie jest koncepcją wartą pielęgnowania. O wiele lepsze jest branie pod uwagę różnych czynników i traktowanie świata i społeczeństwa takim, jakim jest, skomplikowanym, złożonym, w którym narracja religijna już dawno nie stanowi, że tak powiem, zadowalającego rozwiązania. Ocena, co jest dobre, a co złe, często wymaga analizy i ustępstw. Życie nie jest czarno-białe, jakim maluje je, powiedzmy, Biblia. Religie zadbały o to, aby wierni uważali sam pomysł względnej moralności za wygodny wymysł ludzi, którzy tworzą wymówki pod złe uczynki. W taki sposób giną dzieci, którym nie udzielono pomocy medycznej, i kobiety, które nie zgodziły się na przerwanie ciąży, pomimo tego, że oznaczało to wyrok śmierci dla niej, jak i dla jej dziecka. Tak naprawdę religia daje, można powiedzieć, sztuczne poczucie bezpieczeństwa. Człowiek nie zna odpowiedzi na wszystkie pytania, ale religia mimo to wszystko zapewnia, wszystko wie. Podawanie łatwych odpowiedzi na trudne pytania gasi naturalną ciekawość człowieka. Tak naprawdę religie tworzą fałszywy obraz rzeczywistości. Wszystkie wyznania żerują na fakcie, że o wiele fajniej jest być nieśmiertelnym, wybrankiem Boga, niż śmiertelną, nie wiem, łysą małpą, która nauczyła się komunikować swoje osiągnięcia na następstwie na przykład pokolenia. To nie przeszkadza ludziom religijnym zarzucać, że to ateistom brakuje pokory, że się wywyższają. Ateizm to aroganckie przekonanie, że to cały świat czy cały wszechświat nie został stworzony dla ludzi. No, takie są też twierdzenia. Kolejną sprawą to to, że religie uczą tak, jakby miały, nie wiem, wyłączność na szczęście i dobro. Religia nie uznaje czegoś takiego jak spełnione życie ateisty czy głębokie doświadczenia duchowe bez wiary w duszę. Osoba zmanipulowana jest w stanie wmówić osobie niewierzącej, że tylko jej się wydaje, że jest szczęśliwa, bo bez Boga w sercu nie jest nawet w stanie zaznać prawdziwej miłości. No to pewnie większość z was to przerabiała. No i oczywiście według myśli, tak zwanej myśli religijnej, nie da się być po prostu homoseksualistą na przykład, ale można być tylko rozwiązłym, zboczonym homoseksualistą.
Podobnie według tej myśli religijnej nie da się być po prostu ateistą. Można być tylko smutnym, bezcelowo istniejącym ateistą bez wartości moralnych. Religia usilnie demonizuje wszystko, co nie mieści się w ramach jej nauk. W sposób niesłuszny i niesprawiedliwy zastrasza wierzących, by przypadkiem nie przyszło im do głowy iść w kierunku, który odsuwa ich od danej religii. Nie jest też żadną tajemnicą, że religie wykorzystują po prostu ludzką naiwność. Gdyby ludzie byli nieświadomi istnienia religii do 20 roku życia na przykład, to koncepcja Boga, który steruje światem, czyta w myślach i nie lubi masturbacji, byłaby uznana po prostu za kiepski żart. Świat nie byłby nawet podobny do tego, co obserwujemy dziś, gdyby nie wpajano nam wiary za dziecka. I tak jak dałem przykład na początku filmiku, religie szkodzą edukacji. Kreacjoniści ubliżają wszystkim, którzy nie uznają wieku Ziemi, bo według ich obliczeń Ziemia ma dopiero 6 tysięcy lat i naciskają na zmiany programów nauczania również w krajach rozwiniętych. Powyższe dane ilustrujące smutny fakt, że Polacy są jednym z przodujących krajów, jeżeli chodzi o wypieranie teorii ewolucji, co jest podwójnie ironiczne, zważywszy na fakt, że jest ona uznana za fakt przez Kościół katolicki. Ale to już pominijmy zasłoną milczenia. I tu chciałbym jako przykład podać wyniki sondażu OBOP. Jeden jest z 2006 roku, drugi jest z 2016 roku. W 2006 roku 30% Polaków wskazywało, że ich zdaniem człowiek został stworzony w takiej formie, w jakim widzimy go dzisiaj. Z badań przeprowadzonych w 2016 roku już wypadliśmy odrobinę lepiej, bo 24% Polaków, może tylko albo aż, nie wierzyło w ewolucję, czyli 6% ludzi zmądrzało. To w jakim stopniu, to jest w jakimś stopniu pocieszająca różnica, ale to pozostawiam już indywidualnej, że tak powiem, ocenie. Inna sprawa. Religie mają niezdrową obsesję na punkcie seksu. To już jest chyba tak oczywiste jak podatki. O wiele więcej skupienia przeznacza się na tłumienie nieszkodliwych, przyjemnych zachowań seksualnych niż na szerzeniu miłości. A ma to tyle samo sensu, co ograniczanie, nie wiem do czego to porównać, jedzenia dodatków w bułce z kiełbaskami. Chyba, nie wiem, naprawdę nie wiem do czego to porównać. Niepodważalnym faktem jest też wszechobecna hipokryzja w Kościele. Kościół chce pomagać wszystkim, ale nie chce sam z siebie płacić podatków. Wierni uważają, że błogosławieni ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli, ale mają za złe, że ateiści nie uznają licznych dowodów na istnienie Boga, ich Boga na przykład.
Osoby religijne wierzą w siłę modlitwy, ale gdy ktoś z nich zaczął się krztusić, zawsze wolałby, aby ta osoba obok wykonała, że tak powiem, rękoczyn, poklepała po plecach, zamiast zacząć się za tą osobę modlić. Inna sprawa, gdy lekarz uratuje podczas operacji, czy ogółem leczenia księdza, czy jakiegoś człowieka, mówią, że to jest dzięki Bogu. Nie mówią, że dzięki lekarzowi, który się latami studiował, uczył, poświęcał swój czas, swoje życie, tylko dziękują za to Bogu. No i jeden chyba z takich lepszych argumentów to to, że religia to jest jedna wielka pralnia mózgów. Wierny powinien czuć się winny, jeśli uprawia seks przedmałżeński, jeśli nie chodzi do kościoła, jeśli, nie wiem, zje mięso w piątek. Najwięcej winy powinni odczuwać ci, którzy kochają kogoś innego niż tej samej płci. Oczywiście tutaj gwiazdeczka, bo nie dotyczy to księży. Tak naprawdę religia zasiała w ludziach takie permanentne poczucie winy za rzeczy, które ktoś inny bez logicznych postaw oceniłby jako dobre lub złe. A to i tak jest, można, taki przysłowiowy mały pikuś, bo zgodnie z naukami chrześcijaństwa masz w sobie winę samego faktu, że istniejesz i masz się obarczać wszystkim i, nie wiem, zamartwiać się, modlić na okrągło, błagać o wybaczenie. Jeśli uważasz, że stwierdzenie, że religia pierze mózgi, to za dużo, to zastanów się tak ponownie. Przecież nikt z nas nie jest świadomy cały czas. Ufamy sobie i w pewnym procesom, nad którymi czasami przejmujemy trochę kontroli. Nie spędzamy wszystkich chwil na świadomym planowaniu wszystkiego, ale potrafimy wieść szalenie skomplikowane życie, jak większość ludzi. Już od poziomu biologicznego, gdy nie myśląc o tym, wykonujesz szalenie skomplikowane czynności podczas trwania zjedzonego na przykład jabłka. Po rzeczy abstrakcyjne, jak zaangażowanie w miłość do kogokolwiek lub czegokolwiek, co kochasz, kogo kochasz. Bo uczucie kochania tak naprawdę pojawia się samo i możesz to pielęgnować lub po prostu olać, nie? No, różni ludzie są. Tak naprawdę każdego dnia tworzymy, można powiedzieć, nieskończenie skomplikowaną siatkę różnych zestawów, takich jak decyzje. Jedne dotyczą kariery, inne dzieci, jeszcze inne dbania o swoje zdrowie, finanse, humor, zachowanie, sens, szczęście. I tu takie pytanie, jak myślisz, czy w takim gąszczu decyzji szybciej szczęście odnajdzie osoba, która skupia uwagę na swoich celach bez poczucia winy za coś, czego nawet nie zrobiła, czy osoba, która nieprzerwalnie w każdym punkcie, w całej przestrzeni swojego życia ma z tyłu swojej głowy podszewkę winy tak wielkiej, że sam Bóg i Stwórca zmaterializował się, by ponieść bolesną śmierć dla jego odkupienia. No wiem, że to brzmi absurdalnie, ale według religii tak jest. Nie jest to żadną tajemnicą, że wieczne poczucie winy wpływa na wszystko, co robisz. Nie ma znaczenia, ile poświęcisz
temu świadomej uwagi. Ktoś może powiedzieć, że religie takie jak chrześcijaństwo są mniej szkodliwe od religii takich jak islam, bo nie powodują wybuchów, ścinania głów itp. W porządku, no przyjmijmy, że nie powodują, ale wszystkie religie w każdej chwili z każdą decyzją ścinają każdą głowę, którą nigdy ty sam nie zarządzasz, tylko zarządza nią twoja religia. Jak wszyscy doskonale wiemy, religie też demonizują ateizm. Jak dla mnie nie ma nic złego w byciu niewierzącym, a brak wiary nie odbiera radości z życia, ani nie prowadzi do jakiegoś tam chaosu. Wierzący pod wpływem propagandy religijnej uważają, no, jakby nie patrzeć inaczej. Ta lista absurdów, które regularnie padają w kierunku ateistów, jest no, długa i tu by trzeba było zrobić filmik odcinkowy, żeby to wszystko wymienić. I tak prawie już na koniec. Religia według mnie marnuje życie. Pośród argumentów przeciwko religii tutaj się nie umieszcza samego faktu istnienia zakonnic, rabinów, księży, imamów i tym podobnych wynalazków. Ale uważam, że należy uznać za jedyną z rzeczy szkodliwych dla ludzkości. I powiem tak, cieszy mnie to, że młodzi ludzie coraz rzadziej poświęcają życie na rzecz posługi religijnej, ponieważ stoi przed nimi życie o wiele bogatsze i, nie wiem, pełniejsze, piękniejsze, już nawet nie zważywszy na to, czy byliby wierzący, czy nie. Nie mam tu na myśli życia pełnego rozwiązłości seksualnej, spożywania alkoholu, narkotyków, zabijania, kradzieży, nie wiem, zjadania dzieci. No, co tam by nie wymyślił. Po prostu chodzi o zwykłe życie, pozbawione tak wielkiego bagażu ideologicznego, który ciąży na tych wszystkich przedstawicielach wiary, każdej wiary. Bo kto mógłby powiedzieć, że ludzie poświęcający swoje życie religii są z tym szczęśliwi, a decyzja jest w zdecydowanej większości samodzielna, to prawda. Ale jaka jest szansa na to, że przewidywalne życie pełne wyrzeczeń, ograniczeń byłoby faktycznie wspanialsze od życia całkowicie wolnego, z nieskończoną ilością możliwości. No, tutaj trzeba też podkreślić, że to też wiadome jest, że nie każdy, na przykład duchowny, miałby lepsze życie jako świecka osoba. W końcu jest dużo czynników na takie wnioski, i że on po prostu lepiej się czuje jako ksiądz. Uważam natomiast, że jest coś melancholijnego w rozmyślaniu, co ci wszyscy ludzie zrobiliby ze swoim życiem, gdyby tylko nie byli skuci umysłowymi kajdanami religii. Dobra, moi drodzy, znowu rozgadałem się, pomątrkowałem, ale jak lekcja religii, to lekcja religii. Jak zawsze liczę na wasze komentarze, wasze opinie, co wy o tym myślicie. A ja cóż, dziękuję wam bardzo, że tyle ze mną wytrzymaliście. Także pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się, do następnego filmiku. Cześć. Homoseksualizmu i zarażacie tę młodzież.
Mówicie, że to jest normalny styl życia, ale to jest kpina z małżeństwa. To jest drwienie z tego, co Jachwę ustanowił święte i nienaruszalne. Wielki Stwórca, to jest kpina z małżeństwa. Kpina z małżeństwa. Kpina z małżeństwa. Jeżeli się nie nawrócisz, ciepłe jezioro ognia będzie twoim domem na wieczność! Na wieczność! Nawróć się serce! Nawróć się serce! Nawróć się serce!